Cześć, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku nowości ze świata Fortnite. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu tego typu odcinek się niestety nie pojawił na kanale, ponieważ miałem dużo roboty ze specjalem i innymi różnymi ciekawymi rzeczami, ale w tym tygodniu nadrabiamy zaległości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat przecieków nowych zadań, które pojawią się już w czwartek. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Zanim przejdziemy do omawiania zadań, chciałem zaprosić Was na mojego Instagrama, w którym jak co tydzień możecie wygrać bardzo fajne bronie do trybu Ratowanie Świata. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zafollowować mój profil na Instagramie i napisać pod zdjęciem konkursowym biorę udział. Przypominam, że z okazji 70 tysięcy subskrypcji pojawi się również bardzo ciekawy konkurs, gdzie będziecie mogli wygrać bronie o mocy 130. Są to najlepsze bronie w grze, więc serdecznie zapraszam. Teraz możemy zacząć spokojnie omawiać zadania. Moi drodzy, pierwsze zadanie jest banalnie proste. Matko Bosko, kto wymyślił takie zadanie? Build structures. 250 struktur musimy postawić, czyli musimy postawić 250 schodów, ścian, czy też podłóg. Nie wiem, jak to będzie naliczane, ale mi się wydaje, że chyba jedna ściana, jedna struktura. W ten sposób. Dlatego od razu polecam lecieć sobie na lokalizację, w której znajduje się masa materiałów, czyli na przykład płacząca puszcza, w której możemy wykonać te zadanie pewnie w jednej grze. Zadanie numer 2. Jump through flaming hoops with a shopping cart or ATK. Moi drodzy, jest to bardzo fajne, ciekawe zadanie. Jakaś nowość, widzę, że Epic Games idzie w kierunku zmiany troszeczkę zadań, ponieważ czytałem na Reddicie, że wiele osób już zaczyna się oburzać, że te same zadania ciągle są wałkowane, tylko po prostu na odwrót. Było likwidacji ze snajperki, to w tym tygodniu na przykład będziemy mieli zadań 5000 obrażeń ze snajperki, czy tam 500. Więc wszystko jest takie podobne i zaczyna nam się nudzić. Tutaj te zadanie jest troszeczkę inne, czyli będziemy musieli przeskoczyć wózkiem golfowym, bądź też wózkiem sklepowym przez jakieś płonące obręcze. Nie wiem, w którym miejscu one będą się znajdowały, z pewnością mapa lokalizacji ze wszystkimi obręczami pojawi się już w czwartek na kanale wraz z poradnikami. Przejdźmy teraz do zadania trzeciego. Eliminate opponents in Dusty Divot. Wyeliminuj przeciwników w wypasionej wyrwie. Znów przez pierwszy tydzień tego zadania z wypasionej wyrwy zrobi się Tilted Tower. I znowu będzie tam ciężko mega cokolwiek ugrać, więc na samym początku polecam lecieć narobić tam fragów, bo może być tak, że w następnym tygodniu już nikt tam nie będzie latał, bo każdy będzie zmęczony po prostu tą lokalizacją, bo cały czas będzie tam ginął. Kolejne zadanie numer 4. Deal damage with sniper rifle. Tak jak mówiłem, w tym tygodniu mamy zadaj obrażenie ze snajperki 500. Musimy zadać punktów obrażenia. Dwa tygodnie temu, w drugim tygodniu, była chyba eliminacja ze snajperki, że musieliśmy zrobić 5 fragów. Było to chyba zadanie trudne, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, możecie napisać oczywiście w komentarzu. Kolejne zadanie numer 5. Serp chest in Flash Factory, czyli tym razem musimy przeszukać skrzynie w spawalni z puczek. Oczywiście mapę lokalizacji wszystkich skrzynek, które znajdują się na spawalni z puczek, macie w tym oto miejscu, więc się zapoznajcie. Jest to bardzo fajna mapka, na której wszystko dokładnie widać. Z pewnością każdy był na spawalni z puczek i mniej więcej wie, w którym miejscu się te skrzynki znajdują. Ja oczywiście również polecam lecieć dopiero, jak zadania są w czwartek o godzinie 15, no to tak piątek, sobota najprędzej polecieć i sobie te skrzynki na spokojnie zbierać, bo teraz tam będzie drugie, również Tilted Tower. Pewnie pamiętacie zadanie z sezonu czwartego, w którym było mega ciężko otworzyć skrzynki w karkołomnym kinie. Okej, przechodzimy teraz, moi drodzy, do zadań trudnych. Zadanie numer 6. Search between, jak każde zadanie z gwiazdką, szukaj między czymś, dokładnej lokalizacji na chwilę obecną nie mamy, ale z pewnością te zadanie pojawi się już w czwartek o godzinie 15 wraz z poradnikami, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to właśnie teraz i zostaw łapeczkę w górę dla zasięgu, kumplu, żebyś był na bieżąco, pamiętaj. Ostatnie zadanie. Często te zadanie się pojawia w zadaniach dziennych. Pistol Elimination. Dlaczego oni je uznali jako zadanie trudne? Skoro te zadanie często występuje w zadaniu dziennym, no to tak mi się wydaje, że nie będzie aż tak mocno trudne. Polecam oczywiście te zadanie robić, jeżeli będzie dostępny tryb 50x50. Jak najbardziej w tym trybie da radę to zrobić. Oczywiście również zadanie czwarte, Deal Damage with Sniper Rifle, tyczy się trybu 50x50. Tam oczywiście za każdym razem prawie siada bania ze snajperki bądź też sztucera. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich bardzo fajnych, ciekawych odcinków oraz poradników, które pojawią się już o godzinie 15 w czwartek, więc wbijajcie i oglądajcie. Ja dziękuję jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, hej!